Siemano, z tej strony Gorek, dzisiaj ze mną jest Malina, który rozmyśla nad tymi obrazami. I dzisiaj pokażemy wam jakieś w miarę użyteczne i dobre prace. Na początek. No, więc lecimy. Mandacik już mam jakiś, dopiero co płaciłem 200. Boże, jak to dobrze, że pewna osoba nie odesłała mi tego zamkinga. Bym się zdenerwował. Najpierw wsiąść. No już, nie hejtuj. Jakie to ma IT? P-Life. Fajna rejka. Polecam. Pewnie z wypożyczalni. Co? Pewnie z wypożyczalni. Wątpię, bo by gość nie zakładał rejki i tego. Ale... To ciebie. Patrz. Co? Ja nie przejadę. Patrz, co on ma. Offroady. No widziałem już to. Aha, to się chciałem to pokazać. Dobra, słuchajcie, od czego zaczniemy? Od tego, że się rozbijemy o płot? No tak też, ale jaka praca? Myślę, żeby najpierw zacząć od cygana, bo jesteśmy obok dokładnie. No to dawaj. Pierw wam pokażemy cygana, potem myślę może kutry. Nurek jest bliżej, tutaj na tam. No to pojedziemy potem do nurka, a potem na kutry. A jak dobrze pójdzie, to wam pokażę, jak owy samochód się kupuje. Jak nie wpadnę do wody, to będzie git. Jak co? Jak nie wpadnę do wody. Aha, ale jak to się robi? Jak się samochód kupuje? Nie. Jedziesz do doków. I tam masz cały naprawiony. O manana, można by ją wziąć nawet, bo ona ma nie dobry opłaca, przebieg. Nie opłaca się. Myślałem, że tam był cygana, Boże. Właśnie tak samo. No w ogóle. Praca cygana, gdzie to jest? Jezu, Nielka, podejdź. Weź nią wieć. Nie. Sama walnęła o most. Albo miała ty... Wieć. Elka spokojnie. Beka mam zawsze z tego... Pamiętasz, jak naszemu koledze zrobił Mateusz tak? Mateusz Malina zrobił mu tak, że stanął rowerkiem przy samym końcu prawa jazdy. On już tak kończy zadowolony z siebie, a Mateusz w niego wjechał rowerkiem. Po czym kolega strasznie się zdenerwował. Chociaż nie wiem, czy strasznie to tak... Nie, tylko kurwował. No i to też za mało. Ty, jak na Polaka, to i tak jest mało. Ja umiem złamać klawiaturę albo joystick, jak się zdenerwuję. Nie podjedziesz. Ja nie podjadę. Prawie zginąłem, ale ja nie podjadę. Ja tak samo prawie zginąłem, więc lepiej już tak się nie bał. Ale to jest sandking, on do tego służy, patrz, Czendon. No, idiota. Patrz, jaki... Zaraz zginę. Gridy. Patrz, na cmentarz jedziemy. Ale w samochodzie nie zginiesz. Ja ciebie chrzczę, ja cię namaszczyć chcę. Weź, ja do ciebie wysiadam, bo ty jesteś jakiś... ksiądz, pedofil. Ej, ktoś ma Journeya tutaj. Kogoś stać na Journeya, a nie stać go na L2. Pozdrowienia. Nekromanta to się chyba nazywa, czy tam nekrofilia? Nie pamiętam. Kupiłbym. Kiedyś. To jest fajne, bo... A ile to jedzie? Co? Więc tak, praca nurka. To nie są w ogóle worki z ciałami. Praca nurka polega na tym, żeby zbierać śmieci z wody. Zaprezentuj. Nie mogę to po prostu przeczytać na tablicy ogłoszeń, co pisze. Aha. Chciałem wytłumaczyć, być miła. Albo, no zresztą macie tutaj wszystko napisane, nie będę czytał, bo zaraz się zająknę i będzie ze mnie beka, jak to zawsze. Więc ogólnie polega na tym, że zbierać odpadków znajdujących się w zbiorniku Tierra Robada. I za jednego śmiecia, że tak powiem, można dostać od 8 do 14 euro. Wchodzimy, jeśli mamy już kartę pływacką, dobrze mówię? Tak, kartę pływacką. Trzeba zrobić kartę pływacką w urzędzie i jeśli już ją mamy, to możemy wtedy... Nie w urzędzie, trzeba zrobić egzamin tam koło tych cystern z paliwem i później jedziesz na drugi, na taki koło kościoła SF. Nie, pierwszy robi na koło kościoła SF chyba. Tak, bo tam to jest nurkowania. A to w każdym razie trzeba... Nie. Pierwszy trzeba iść... Trzeba pływacki, później nurkowanie. O. No. Dobra, nieważne. Zresztą zaraz wam wszystko pojedziemy tam. Tak. Przy okazji, no to się będzie w sumie po drodze, bo później się pokaże kutry i później się po prostu zrobi, wiesz, tego. No, pokaże się te egzaminy, to będzie w sumie... Nie, pokażemy egzaminy zaraz, pojedziemy, a potem zrobimy kutry. No, jak widzisz. W ogóle masz małe ID bardzo.
Jakie? Sześć. Fajnie. Tu zbiorę dosłownie jednego śmiecia i będziemy lecieć. No bo co tu dużo pokazywać, bo naprawdę się bardzo fajnie zarabia. Fajnie się zarabia, bo to jest... fajnie jest tak, no załóżmy, jak my na początku nie wiedzieliśmy o L1C, zaczynaliśmy grać, ale wiedzieliśmy o bo nie było. kutrach. Była już. I zaczęliśmy na kutrach. Ale że kutry były strasznie monotonne, to stwierdziliśmy, że trzeba znaleźć coś innego, jeździliśmy po mapie i szukaliśmy jakichś tam pierdół. No ja zrobiłem sobie przerwę też zresztą i No tak. tak wyszło i później... I później Mateusz to wszystko znalazł tą pracę i... Teraz ogólnie dużo gram, że tak powiem. Nie to, że harcę bardzo na tym, ale dużo gram po prostu. Gdzie jest ten śmieć? Bo go nie widzę. No i zbieram powoli na samochodzik jakiś fajny. Był... Praktycznie wszyscy już mają samochody. I tu nie, jest taki, załóżmy, schowany w tych krzaczkach, taki nie widzicie. Nie wszystkie, ale bardziej śmieć jakiś. I my podpływamy, zbieramy go i dostaniemy, tak jak ja teraz dostałem, prawie najwyższą stawkę, jaka może być. 13 euro. No ja już czekam jak coś. Tutaj pływacie tą strzałeczką, jak widzicie. Tam macie taką strzałeczkę i tak dalej. Więc teraz tylko wypłyniemy i jedziemy wam pokazać, gdzie się robi ta ekranik. Też trzeba powiedzieć, że trzeba... powietrze w półce, że tak butli uzupełniać. Właśnie, tutaj ponieważ macie jeśli ten... się wam skończy, to praktycznie od razu giniecie. Dokładnie. Nawet jak wypłyniecie, to musicie mieć tą butlę. No, dokładnie. No to po prostu giniecie, jak nawet wypłyniecie. To jest takie troszkę głupie, ale nie ja to robiłem. Dokładnie. Ale może niedługo będziesz mógł jakąś pracę albo cokolwiek zrobić, jakiś tor czy coś, bo przecież będziesz kandydował na moderatora. Padłem do wody, prawie. Nie mogę wyjechać. Sand King, nie rób z siebie cioty. Z czym ty jesteś? Bo kupię Jestera, powiem. Dobra, wyjechałem. Jest takie te mięśnie twoje, to są takie też, wiesz. No tak. Zawsze jak jestem zbudowany, normalnie jak trójkąt. Do góry nogami. Ja w ciebie nie wątpię w ogóle. W ogóle 222 osoby. Ile? 222. Czekaj, która jest godzina? To jest w ogóle logika. Wczoraj od chyba drugiej godzinie było osób... Czekaj, ile było osób? No około 400, co nie? A o godzinie 5 było osób... 7. Aha. I właśnie wczoraj z tamtym właśnie gościem gadałem. Może każdy ma teraz Sand Kingi? Czy to ludzie? Jest teraz więcej ludzi, którzy... Sand Kingi są piękne. Czy wyglądało może... Boję się tego zakrętu. Powinni tu barierki wprowadzić, bo... Kolega kupił sobie świeżego pikadora. Ty kupiłeś sobie świeżutkiego pikadora. To jeszcze przed przerwą. Tak. Kupiłeś sobie świeżutkiego pikadora, jarałeś się. Po czym wpadłeś do wody. Tak, patrzcie jak on driftuje. Słuchajcie chłopaki. Słuchajcie chłopaki, jak on driftuje, kurde, a się za nim zarzuciło i do woda. Starza się. Wypadek przy pracy. Tak. A jeszcze warto wspomnieć, że mojej perspektywy nie będzie. No niestety. Chwilowo nie. Chwilowo. Ale niedługo nowy komputerek będzie to. Dokładnie. Fotoradar. A w sumie ciul, na to samolę. No rób zdjęcie, no rób. Igor uśmiech. No rób zdjęcie. No. Popsute chyba. Co ja chciałem powiedzieć? Zresztą jak będę wyjeżdżał, to ci może dam mój komputer, zależy czy go będę sprzedawał czy nie. Nie na zawsze, ale ci go po prostu pożyczę, co nie? Serio? A ty jak tam będziesz korzystał? Ja albo sprzedam ten komputer i kupię takiego dobrego laptopa. Takiego jak ma Denit Rozyniak. Musisz, naprawdę. No jak on ma laptopa, który ma... No stary, twój komputer ile jest wart? Nie wiem, z 3000, 3,5. No właśnie, a on ma laptop, przepraszam, wartego... 7. No właśnie. No jak on tam ma i 7, przy czym ja mam i 5 w komputerze. W komputerze? No. Trzeba to zaznaczyć.
Znaczy wiesz, sam procesor to nie jest nic, jaką tam ma, nie wiem, A jaką w tam ma sumie to grafikę. ciekawych się teraz rzeczy dowiedziałem, że jak chcesz ten, to po odcinku porozmawiamy w takim razie. Ale o czym, że chcę co? Po odcinku porozmawiamy. A Aha. tak w ogóle chciałbym się pochwalić Juniperem. Jakby ktoś chciał, żebym mu oddał pisać do mnie. Bo powiem szczerze, nie fajna ta praca bardzo. Nie fajna ta praca bardzo. Wiem, o co ci już chodzi, spoko. Ale może tam podjechać, to naprawimy. Minus 8, nie, ja nie mogę sobie sam. Pewnie tam nikogo nie ma, bo tam, no. Minus 80 reputacji trzeba i ściganta. Co jest bardzo duże jak na taką słabą robociznę. A dużo wolnych miejsc? Tak, przez cały czas są. Teraz pewnie dużo jest, z 5 nawet. Więc jak chcesz, to dołącz do gangu. Czekaj, powiem ci. Adrian nawet jest boss. Nie chcę. To nie. Jakbyście pytali, mówię o gangu Devil and Angel. Ogólnie mam, ja mam przynajmniej w planach założyć gang, więc ewentualnie... Tak, swój prywatny. Tylko dowiedziałem się ciekawych rzeczy, o których porozmawiałem po odcinku. Dobrze. W której właśnie gang. Nawet jeśli będzie parę... W każdym razie, sorry, że ci przerwa, ale dojechaliśmy do celu. Mianowicie do... Tak, mniejsza o to, czekaj, bo chcę dokończyć. Jeśli będziecie chcieli, jeśli chociaż i tak, na razie będę przyjmował większość osób, bo pewnie będzie nas, na razie będę miał może z 5 subów, jak nie 3, więc na razie was będę przyjmował. A jeśli w będzie każdym razie więcej... rekrutacja też będzie, żeby nie było Dokładnie. jakiś, no. Znaczy, żebyście po prostu byli ogarnięci, a nie jakieś, nie wiadomo co. Ty macie instruktorkę i do niej podchodzicie i piszesz, rozpocznij egzamin, tak? Test nurkowania czegoś tak. A w każdym razie źle pokazaliśmy. Normalny. Źle pokazaliśmy. Bo to w drugiej części trzeba zrobić. Mniejsza o to. Dobra, no to w takim razie to musicie później zrobić. Nie, to jest normalne, to jest pływania. Nie, to jest nurkowania. To jest pływania. To jest nurkowania. Nurkowanie jest tam. O ile idziesz? Dobra. Patrz, płyń sobie tutaj. Dobra, tu jest pływanie, niech ci będzie. O, już sobie przypomniałem, przepraszam za błąd. Nie bijcie. No i tutaj macie ten i tutaj pierw u niej rozpoczynacie, potem jedziecie na... Czekaj, bo wsiadam. Wsiadaj, spokojnie. Później jedziecie tam, gdzie zaraz my to pojedziemy. Teraz powiem tak z dupy, ale strasznie te uszy piją od tych słuchawek. Bo są nowe, muszą ci się uszy przyzwyczaić. Wiem. Tylko, że uszy mnie już... bolą. Bo zazwyczaj tak jest, jak się ma samochód, znaczy samochód, słuchawki z mikrofonem. Bo zazwyczaj jest tylko mikrofon dobry, a słuchawki są już do dupy. Każdy masz razerki. Pozdro, jedziesz samochodem, rozwalając drzewo i latarnię. Przy czym jakbyś wjechał w realnym świecie w latarnię, to by cię... Pozdrawiam Jesta. A kto to? Nieważne. Pozdrawiam po prostu Jesta. Dobrze. Powiem ci tylko tyle, że będzie ślub prawdopodobnie z nim. Ty? No, ja się jaram, stary. To jest chłopak czy dziewczyna? Chłopak. Wiesz, jego beka będzie? Czemu? Stary, jego handlejem podjedziemy do kościoła. Jego beka będzie, stary. Tylko musisz zmienić swoje skiny na dziewczyny. Nie, właśnie o to chodzi. No to jest jeszcze nic. Ja opowiem historię i widzom, i tobie. No, śmiało. Słuchajcie, mój tata pracuje ogólnie, pracował w restauracji jako kucharz, prawda? I... Margarita, śmiesznie. Nie, i pewnie... Przepraszam. O, czekaj, chcę tu wejść, wysiąść. Nie opłaca się. Tamtego nawet nie patrzę. Nie opłaca. Ach. Ile? Za co tyle w facę? Komuś się chyba zera pomieszały. Dokładnie. 500 tysięcy, Boże. Czekaj, i nie dokończyłem historii, przez co się tutaj zatrzymaliśmy. No Sorry. I pracował i okazało się, że jest ślub gej. Jak to stwierdził pan ze zmywaka, to powiedział, że
To jest ostatni talerz, który zmyłam po tych cwelach. Ale napomnijmy, że jego tata nie pracuje w Polsce. Mój tata nie pracuje w Polsce, tylko w Szkocji. Zawróć, bo tam jest ta instruktorka. Ale chciałem tutaj jeszcze szybko zobaczyć, bo tutaj jest salon MasterChefa. I ogólnie to strasznie, co najlepsze tam w Wielkiej Brytanii ogólnie, to jest w 100% legalne i geje są tam nie, że tolerowani, tylko oni są uznawani za normalnych ludzi. I za normalne, za normalne. Może to nie jest, ja na przykład jestem tolerancyjna, ale na przykład gej by mnie nie zniósłbym, na przykład gdybym miał kolegę geja albo dwóch chłopaków, którzy się ze sobą całują, po prostu ja tego nie znoszę. To jest najgorsze, co może być, jak dla mnie dokładnie osobiście. Bo wyobraź sobie, ale że jesteście tam tolerancyjnymi osobami, ale tak, na przykład siedzisz sobie w autobusie, jedziesz sobie grzecznie, a nagle koło was siadają jakieś geje i się zaczynają lizać. Dokładnie, ale poza tym tam przepraszam, na przykład w Wielkiej Brytanii ludzie są strasznie tolerowani. Tam nie możesz powiedzieć do kogoś, że ktoś jest murzynem, gdyż wtedy on może pójść na, załóżmy, na policję nawet i możesz iść siedzieć za to na 2 lata. Ja nie chcę być rasistą, ale jak tak powiesz w Wielkiej Brytanii, to dostaniesz kosę w żebra, a nie pójdzie na policję. Nie, to nie o to chodzi, ale nie możesz powiedzieć, nikt do ciebie nie może powiedzieć, że załóżmy jesteś gruby, albo no że tak, jesteś chudy, tam albo jest że bardzo, jesteś brzydki. Tak, bo tam jest bardzo tolerancja, nie to co w Polsce, bez obrazy dla Polaków oczywiście, ale Polacy są wiecznie z czegoś niezadowoleni. Tam jak raz kogoś pobijesz, dostajesz karę 1000 funtów, a jak drugi raz kogoś pobijesz, to nieważne, nie ma sprawy, nie ma adwokata, tylko idziesz na 2 lata do więzienia. Dobra, przerwij na chwilę temat. Sekunda, dokończę. I ogólnie strasznie tam jest, to też dla mnie było głupie, jak mi tata opowiadał, że tam ci geje mieli ten ślub i przy czym ich rodzice głaskali ich po główkach i wy jesteście słodcy, wy jesteście kochani, jak wy razem ślicznie wyglądacie i tak dalej. Jak są sobie kutacha, to też pięknie. Nie było tego. Dobra, mówmy o tym instruktorce. Dobra, to jest w takim razie instruktorka nurkowania. Dokładnie. Zaprezentuję to. Przepraszam, tak. Skakuje się tutaj. Znaczy tutaj się rezwi ogólnie, jak się pisze, rozpocznie egzamin. Nie, tak. Trzeba skoczyć. Trzeba skoczyć. I płynie się tędy, tak cały czas. Jak na razie. Zaraz się pojawi pierwsza skała i nurkujemy. Można najlepiej spamić spacją, tylko że nie będę tego robił. A nie będzie słychać bardzo i to wkurza. Dobra, wypłynąłem. Tu też chodzi o czas, bo tam trzeba to w jakimś czasie zrobić. Jezu, prawie wpadłem tym sandkingiem. Nie, wiesz co, tutaj nie trzeba czasu, bo trzeba napomnieć, że czas się liczy bardzo w teście pływania, ale w tym już nie za bardzo. Tego nigdy nie lubię. To nie ja. I tędy się dalej płynie i tutaj będzie teraz najgorsze, co może być, więc zresztą szybko się naładuje ten. Dobra i niestety przepraszam za spację, ale muszę ją spamić, żeby przeżyć w ogóle. Już i tak tego nie zrobię. Zdycham. A wypłyń. Aj! Nie gadaj, że zginąłeś. Tak, jestem szkolfał. Ale między innymi tam trzeba tak zrobić i tak to wygląda. Mam lepszy dobra, pomysł. W każdym razie to dokończmy rozmawiać, a ja do ciebie podjadę i możemy zakończyć odcinek. Nie wiem ile trwa, ale się przyjemnie. No, ale to już tak wiesz. Zrobiliśmy 2 prace, na razie wystarczy. Więc tak. Co my jeszcze mogę ci tylko powiedzieć? Ogólnie mamy zamiar za 2 odcinki, bo to jest już 3. Mamy zamiar pojechać. Pod rząd, przypominam. Słucham? Pod rząd. Tak, 3 pod rząd, dlatego tak dziwnie gadamy i tak dalej. Ale mam zamiar pojechać w 5. odcinku, to już taki, że tak powiem, spoiler. Pojedziemy do bazy ASA. I również jest możliwe to, że, znaczy to nie jest pewne, ale możliwe, że nie wiadomo który odcinek, ale będzie może Spyro. Na pewno kojarzycie, jeśli oglądacie ogólnie youtuberów, którzy nagrywają live, a to kojarzycie na pewno Spyro. Możliwe, że z nami nagra, tylko jeszcze nie, to nie jest pewne. Nie obiecuj, bo pewnie go nie będzie. Ale nie może z nami na pewno on. My nagramy, my to wrzucimy, wszystko, będzie Skype i tak dalej, ale on w tego na swój kanał nie wrzuci. Nie wrzuca no po prostu odcinków z takimi jak... Nie gadaj tak.
czy Nie wróci? nagra. Co mówisz? On pewnie nie nagra, bo jemu się za bardzo nie chce nagrywać, nie chcę go oceniać, ale on jest spoko po prostu, tylko jemu się nieraz nie chce nagrywać, bo tak samo jak z, na przykład z Tasaką, którego równie pozdrawiam i polecam, też nagrywa Playfa. Nie nagrywał po prostu, a nagrał chyba tam 3 czy 2, tak pod rząd, nie pamiętam już dokładnie. No i nie wrzucił tego, po prostu mu się nie chciało. On też może się nie chcieć. Każdy jest człowiekiem i ma swoje po prostu dni. I no, ja go rozumiem na przykład. No w każdym razie wróćmy do tematu. No, a jaki był temat? I, albo wracamy do gejów, albo wracamy w sprawie odcinków. To wiesz, do czego wrócimy? Tylko, że pojedę na giełdę i zobaczę, co się dzieje z moim premierem. Ha, dobra. No tak, bo ty premiera sprzedajesz. Właśnie, jeśli... na pewno wrzucę teraz, chociaż nie wiem, czy mówiłem o tym w pierwszym odcinku, ale wrzucę zaraz pierwszy. Ogólnie ja wrzucę jest... teraz, jeszcze konta nie mamy. Zaraz to wrzucę. Na konto już nowe? No. No właśnie, po tym odcinku musimy jeszcze dogadać jedną kwestię. O co chodzi? Będziecie mieli odcineczek. Co będziecie mieli? Co? A. Zaraz wszystko obgadamy spokojnie, Mateusz. Tak, bo to nagrywamy na spontanie, bo Igor przychodzi, pyta się, nagrywamy. Ale Wojnara nie ma, słabo. Wojnar zbanowany. Co? No. Przecież miał tylko zabrane prawko. Zrobiłem backflipa z antkingiem na moście. Boże. Weź ty nie jeździ tym z antkingiem, bo szkoda samochodu. Cichutko. Nie, głośniutko. He. Ej, mam pomysł. Jeżdżę autobusem, przebiję mu opony, będzie jeździł 60, a nie 50. A w ogóle odkryłem z kolegą, że Fazio, co nie? No. Fazio jedzie normalnie 50, to pojazd publiczny jak coś, jedzie 50, jak mu przebijesz jedną oponę, to jedzie 60, jak mu przebijesz drugą, to jedzie 100, później możesz mu naprawić oponę i to działa. Aha. Słówką jedzie, tylko nie możesz tapować. Ja odkryłem to z kolegą, jak jeździliśmy po górach skuterkiem. Z którym? Z Jessną właśnie. Z kim? Z Jessną. A. Stary, z Jessem też musi porozmawiać. Jessa to jest. Muszę z nami nagrać. Nie wiem, czy by nie chciał. Ale nie ma go teraz, smutam. Boże, pogoda. W sumie to taka charakterystyczna pogoda, bo kończymy... O, dziękuję. Chciałem coś powiedzieć, ale... Że kończymy odcinek. Tak, więc smutam. No to po tym odcinku obgadamy wiele kwestii. I raczej już na razie dzisiaj czwartego nie nagramy, może dopiero jutro. Co nie nagramy, jak nagramy? Mam ja fajny... O, zaraz ci coś jeszcze powiem, ale to już po odcinku. Chodź. Dobra, na giełdę. Na giełdę chodź. Na swoim premierku. Nie na moim. Pożegnamy się, zaraz znajdę jakąś fajną furkę. O, to jest fajny gesterek. O Luni. Kiedyś takiego też będę miała. Dobra, pożegnamy się na moim premierku. Gdzie twój premierek? Pierwsza aleja. Znaczy ta, nie ta pierwsza, tylko ta... Wróć się do tyłu, bo cię widzę. Chodź tu. Jak ktoś kupił już tego Jestera? Którego, o Luni? Nie. Dobra. Tanie 10 czy pale? Tanie 10. Kończmy. Ćpun? Tak. Mam lepszy pomysł. O! Pamiętasz tą sytuację z policjantem? Nie. To ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć. Siemanko.